z wiaduktem, który jest powiedzmy przygotowywany do budowy. To będzie rok 2021, ale to nie ma żadnego związku. To dotyczy mieszkańców od skrzyżowania ulicy Słowackiego w kierunku Żarek. To jest odcinek około 200 metrów. I jeszcze raz powiem, każdy, kto jeździ tą drogą, widzi, że mieszkańcy muszą chodzić rowem. Tam nie ma pobocza, rowem. Dlatego niezmiernie tutaj ważny jest ten temat. I jeszcze dopowiem, że wykonanie projektu będzie, można powiedzieć, z naszej strony ukłonem dla Urzędu Marszałkowskiego, który tą inwestycję wykona, wykonanie tego chodnika. I jeszcze raz powiem, że nie wiem, z jakiego powodu droga była wyłączona z ruchu 8 miesięcy i tego chodnika nie zrobiono. Mieszkańcy dopiero się obudzili, jak inwestycja została oddawana i zobaczyli, w jakim stanie rzeczy są w danej chwili. A jeszcze jedno dopowiem, ulica Kościuszki, biegnąca w kierunku Żarek, ta, która została oddana niedawno, ma chodniki po obydwu stronach, barierki, ścieżkę rowerową. Mało tego, w łąkach, w polach, gdzie nikt nie mieszka, tam są chodniki po obydwu stronach. No przecież to w oczy kole mieszkańców, panie burmistrzu. Jak powiedzieć tym mieszkańcom, którzy mieszkają i taki ruch jest jak na ulicy Koziegłowskiej, że tam się nie da. Tu się dało, tam się nie da. No tylko tyle. Dziękuję. Proszę panie. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, w kilku słowach chciałem się odnieść do całości dyskusji nad proponowanymi poprawkami do wieloletniej prognozy finansowej. Radni, którzy nie mieli do tej pory przyjemności współpracowania z panem burmistrzem, dopiero się o tym pomalutku przekonają. Natomiast ja już jestem przyzwyczajony do tego, że pan burmistrz nie lubi, jeżeli coś idzie nie po jego myśli, że jest jedynie słuszna droga, którą może iść miasto, a przy okazji manipuluje faktami i przedstawia w trochę krzywym zwierciadle swoją argumentację, która nie przystoi do tego, co tutaj dzisiaj się do tej pory zadziało. Póki co niczego nie przegłosowaliśmy, to są złożone propozycje, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, destabilizacja budżetu. Panie burmistrzu, wszystkie złożone propozycje zamykają się w kwocie przeznaczonej w pana projekcie na inwestycje rewitalizacji dotyku Jury. Mało tego, zostały one złożone tak, jeśli dobrze policzyłem, że kwota 150 tysięcy w przyszłym roku budżetowym na projekt w tych propozycjach została. Ona nie ma propozycji zdjęcia jej. W związku z tym, jeżeli nawet wszystkie poprawki przeszłyby, przegłosowane by zostały przez szanowną Radę, to nie będzie trzeba rozwiązywać umowy na dokumentację, która już została zawarta i ryzykować karami umownymi. To pierwsza kwestia. Argument czyszczenia starego basenu, pozwoli pan, że no, niestety no, muszę troszeczkę wyśmiać, dlatego że nie wiem, jakie środki do tej pory były na to przekazywane, natomiast po realizacji inwestycji utrzymanie tego obiektu rozbudowanego będzie niewspółmiernie droższe do tego, kiedy to się będzie działo w okresie oczekiwania na pozyskanie środków zewnętrznych. Jeszcze raz to podkreślam, że nikt z wnioskujących nie jest przeciwny realizacji tej inwestycji, ale nie z takim montażem finansowym, jak został on zaplanowany przez pana. Zamiana inwestycji nie wpłynie bezpośrednio, nie ma takiego zagrożenia, o którym pan mówi, chyba że projekt budżetu, który pan przedstawił, jest wirtualny. I z góry zakłada pan, że z dotyku Jury chciałby pan zdejmować w trakcie roku tego i kolejnych pieniądze na zwiększenie wartości inwestycji
które już, czy to procedura przetargowa się odbywa, czy jest na ukończeniu, czy za chwilę będzie. A jeśli tak jest, no to niestety są to Pana błędy, za które Pan musi odpowiadać. Co do propozycji kolegi Sławka, chciałem powiedzieć, że osobiście jestem świadkiem podpisanych z województwem porozumień na realizację inwestycji na mieniu województwa w konfiguracji takiej, jak została tu zaproponowana, czyli miasto wykonuje na własny koszt projekt realizacji danej inwestycji, a województwo z własnych środków, tudzież pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, taką inwestycję realizuje. I to inicjatywą burmistrza powinno być doprowadzenie do takiej sytuacji, że przy bardzo małym nakładzie środków finansowych własnych inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia interesu miasta i mieszkańców mogłaby być realizowana. Przepraszam Panie Radny, bo czas mi upłynął. Tak. To na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Trochę nasza dyskusja przypomina tak. Technokrata wziął kalkulator, policzył, a druga grupa i tak zrobi swoje. Róbcie. Róbcie i bądźcie odpowiedzialni za miasto, jeżeli tak chcecie. Natomiast powiem, odnosząc się do słów pana radnego, to nie jest tak, że przesuniemy kwotę z jednej pozycji do drugiej i w tabelce się zgodzi. To nie jest tak. Za każdym nowym uruchomionym zadaniem idą dodatkowe koszty. Zawsze tak było, jest i niestety będzie. Natomiast odnosząc się do kwestii inwestycji wojewódzkiej, Szanowni Państwo, wróćcie do rozmów i zobaczcie, jak to wyglądało. Być może dzisiaj, poprzez to, że może być zgoda polityczna wojewody z marszałkiem, być może to inaczej przedstawi samą budowę drogi wojewódzkiej. Pan radny ma rację, tylko pytania nie do nas. Nie my jesteśmy dysponentem tej drogi, tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dlaczego jedną drogę zrobiono w taki sposób, a drugą nie? To nie jest pytanie tutaj, w tym miejscu i do nas. Natomiast nie zgodzę się na to, jeżeli pojawiają się obiektywne przyczyny, a nam proponowano udział w projekcie, którego koszt nie był mały, w ujęciu starostwo i dwie gminy i Zarząd Dróg Wojewódzkich, to automatycznie, bez gwarancji, że nie finansujemy reszty. Ja nie jestem samobójcą. Gdyby można było z budżetu wyciągnąć pieniądze na to, żeby zainicjować pewną rzecz, to ja to jestem chętny robić. My w tej chwili, nam ucieka jedna rzecz. Państwo chcecie robić, przepraszam, dla tych mieszkańców, którzy mieszkają na tych ulicach, które Państwo zgłaszacie, ale Państwo zgłaszacie propozycję ulic, w których jest kilka czy kilkanaście domów, a nie pochylacie się nad wnioskiem przedsiębiorców myszkowskich, którzy się boją, że za chwilę zakorkujemy się przy starostwie powiatowym na rondzie. Jest gotowy projekt, my chcemy w tym projekcie na przykład zainicjować pewne rzeczy dotyczące przebudowy ronda na hybrydowe. A Państwo chcecie zrobić ulicę zieloną, ulicę ceramiczną, a za chwilę nie przejedziemy z Mijaczowa do centrum Myszkowa, jak wyjadą tiry z Sokpolu i z firmy Schumacher. Jeżeli Państwo uważacie, tak jak powiedział Pan Radny, mój przedmówca, że ja jestem winowajcą tego, że mamy podpisane umowy na zrobienie tylu dróg, no to ja już w tej momencie nie wiem, co mam Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, nie wiemy, jak rynek będzie reagował. Macie namacalny dowód ostatnio otwartego przetargu dla Klonowej Sadowej. Rynek zażyczył sobie więcej. A Państwo nowe zadania. To nie jest tak, że Wam się to zbilansuje. To Wam się nie zbilansuje. To będzie kreować nowe, dodatkowe wydatki, różne koszty pośrednie. Nie da się inaczej. I poustawiamy być może, jeżeli nam się uda osiągnąć dla niektórych tych projektów kolejnych pułkowników, bo tak się mówi o dokumentacjach, które leżą na półce, a później tracą okres ważności. Bo na przykład narazimy się na to, że trzeba będzie dla jednej, dla drugiej drogi wykupywać teren.
Nie chcę odwoływać się w jakiś błagalny tonie do państwa, bo liczę na wasz rozsądek. Ale to wy za chwilę podniesiecie ręce i będziecie przyjmować bądź nie przyjmować określony kształt dla budżetu. Poprawki są daleko idące, dla mnie są rewolucyjne, wywracają nam budżet do góry nogami. Żebyście państwo mieli tego świadomość. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę osób już zgłaszających się do dyskusji, chciałam delikatnie w krótkich słowach podsumować obecną dyskusję. W mojej ocenie obecny budżet jest budżetem zrównoważonym. Rozwój miasta ma dotyczyć wszystkich dzielnic, ma dotyczyć całego miasta, wszystkich dzielnic i właśnie widać to na planszach, które pan burmistrz pokazał. Widać to po prostu w budżecie. Ja chciałam podziękować panu burmistrzowi za bardzo dokładne, za szczegółowe wyjaśnienie radnym, nam wszystkim, istoty tego budżetu. Wnioski składane przez państwa radnych są jakby koncertem życzeń. Są odzwierciedleniem tego, co państwo chcielibyście wszystkim nam przekazać, co chcielibyście, że chcielibyście poprawić byt każdego mieszkańca. I jest to zrozumiałe, ale one niestety w mojej ocenie nie mają odzwierciedlenia w obecnej rzeczywistości. Budżet tego nie udźwignie. Czy państwo zastanawialiście się nad tym, co się stanie, jeżeli przegłosujemy każdy zgłoszony przez państwa wniosek? Budżet nie wytrzyma. Popatrzmy na liczby. Rozumiem, że każdy z państwa chciał przekazać każdą swoją bolączkę i każdy swój pomysł i chciałby zrealizować te wnioski. Ale nie da się zrealizować tych wniosków fizycznie tu i teraz. Miejmy na uwadze ciągłość przedsięwzięć, jakie zapoczątkowane były w poprzednich kadencjach. Wszystkich planów nie da się zrealizować na jednej sesji. Mamy przed sobą całą kadencję. Apeluję po prostu o rozsądek. Bądźmy rozsądni. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani radcy prawnej. Pani mecenas, mamy tutaj takie piękne przyciski, proszę o głos, ad vocem, wniosek formalny, ponieważ ja nie chcę tutaj jakby wykorzystywać pozycji. Każdy zgłaszał wniosek, to nie był jakby wniosek formalny. Czy ja rozumiem, że te wnioski mam potraktować jako formalne, tak? Bo nie było zgłoszony tylko wniosek. Jeżeli chodzi o wniosek formalny, to każdy wniosek powinien być przegłosowany i przyjęty zwykłą większością głosów lub odrzucony. Ponieważ ta dyskusja trwała, bardzo długo, jest przyjęte, że przy przedstawieniu wniosku formalnego jest głos za, jeden, i głos oponenta. Ponieważ można potraktować, że w każdej dyskusji do każdego wniosku i były głosy za i przeciw, czy możemy przystąpić do głosowania, czy powinniśmy do każdego tego wniosku zgłoszonego? Tak. Tak. Co prawda, wie pani, ponieważ to nie były wnioski formalne, można było odrzucić, ale powiedzmy, że są wnioski, a tym bardziej, że pan radny Zaczkowski na początku zapytał o samą kwestię procedury. Może podać mikrofon? Yy,
Nie, ja się z tym zgadzam. Czy jesteśmy gotowi sformułować każdy wniosek? Czy przerwę państwo potrzebujecie? Możemy. Okej, okay, dziękuję. Szanowni państwo radni, proszę się, ja przeczytałem regulamin Rady Miasta. Jeżeli państwo chcecie dalej dyskutować, to zapraszam, wspólnie go przeczytamy na dyżurze, który prowadzę. Ale ja w tym momencie, proszę pana, będziemy po kolei zgłaszane wnioski głosować. Zaczniemy od wniosku pana Tomasza Załęckiego, który pierwszy zgłasza. Ale to wynika z regulaminu. Czyli tamtego wniosku mam w tej chwili pan będzie zgłaszał, a tamten traktować, że pan nie zgłaszał, tak, wniosku. Proszę. Ale zgłosił pan i teraz panu udzielam głosu. Mogę? No, oczywiście, tak. Świetliło się panu. Ze względu na fakt, o którym pan sam był uprzejmy wspomnieć, czyli długiej dyskusji, proszę o 5 minut przerwy. Zarządzam 5 minut przerwy.
po przerwie. Przechodzimy do głosowania nad wnioskami. Pierwszy złożony wniosek był pana radnego Tomasza Załęckiego. Ja poproszę pana radnego o tylko krótkie przedstawienie kwoty, skąd, na co i... Wniosek o przeniesienie środków z rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pochulanka do Tygiurzy w Myszkowie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa. I tutaj wymieniam ulicę. Ulicę Paderewskiego, projektowana, Nierada, Letniskowa, Koziegłowska, Pawia, Strusia, Mikołaja Reja. Oraz jest tutaj jeszcze Rymarska i Górarska. Bardziej panie radny, dziękuję za te kwoty, skąd, na kwoty co? Kwoty teraz, tak? Tak. Łącznie kwota czy na lata? Na lata. W 2019 roku 100 tysięcy. W 2020 roku 2 miliony. W 2021 roku 220 tysięcy. Już po, już po. Suma łącznie 2 miliony 420 tysięcy. Nie wyszło 2320. Już poprawiam. 100 tysięcy w 2019 roku, 2 miliony w 2020 i 320 2000, tak. Nie, teraz się zgadza ta kwota 2 miliony 400. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez pana radnego Tomasza Załęckiego? Za 10, przeciw 10. Ja rozumiem, że wniosek nie został przyjęty, pani mecenas. Nie uzyskał większości. Dziękuję. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Proszę o przedstawienie przez pana radnego Tomasza Szlenka. Bardzo proszę, panie radny, do mikrofonu. Kwoty 400 tysięcy złotych z rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pochulanka na budowę parkingu na placu szkolnym przy szkole numer 5 wraz z drogami dojazdowymi od Wyszyńskiego i od Sikorskiego i w pierwszym roku 2019 kwota 20 tysięcy złotych i w 2020 roku 380 tysięcy złotych. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Tomasza Szlenka? Informuję, że 10 głosów było za przyjęciem wniosku, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Thank you.
Proszę panią radną Halinę Skorek-Kawkę o przedstawienie wniosku. Proszę, proszę podać mikrofon. Proszę o przesunięcie środków finansowych z zadania rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pochulanka na zadanie inwestycyjne opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wieszczów od ulicy Kościuszki. Kwota 4 milionów złotych z roku 2019, na rok 2019 400 tysięcy, rok 2020 1 600 tysięcy i rok 2021 2 miliony złotych. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez panią radną Halinę Skorek-Kawkę? Informuję, że za było 10, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości głosów. Proszę pana radnego Adama Zaczkowskiego o przedstawienie wniosku. Proszę o przesunięcie środków w kwocie 500 tysięcy złotych z zadania rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pochulanka w Myszkowie na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie z podziałem na lata kwot 2019 rok 40 tysięcy, rok 2020 460 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez pana radnego Adama Zaczkowskiego? Pan Andrzej, panie radny. Za 10, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Proszę panią radną Małgorzatę Skinder o przedstawienie wniosku. Proszę o przesunięcie środków z przedsięwzięcia rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pochulanka w kwocie 490 tysięcy na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i z dobudową oświetlenia przy ulicy Zielonej w 2019 roku 30 tysięcy, 2020 rok 240 tysięcy, 2021 rok 220 tysięcy. To są te zadania wieloletnie, natomiast jeszcze mam tutaj zadanie jednoroczne dotyczące zmian w budżecie. Z rezerwy burmistrza prosiłam to później, tak? To jest WPF. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez panią radną Małgorzatę Skinder? Panie Sławku, proszę. Dziękuję. Za 10, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Proszę pana radnego Norberta Jęczalnika. Dobrze.
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w ulicy Mała Szpitalna wraz z odwodnieniem i budowę tej drogi. To jest rok 2019 kwota 20 tysięcy i rok 2020 kwota 500 tysięcy oraz w roku 2021 modernizacja drogi gminnej na kwotę 150 tysięcy. Czy zgadzają się te kwoty? To jest pani Iwony wniosek. Kto z państwa radnych za przyjęciem wniosku złożonego przez pana radnego Norberta Jęczalika? Za 10, przeciw 10. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę panią radną Iwonę Skotniczą o przedstawienie wniosku. Proszę o przesunięcie środków finansowych z rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pochulanka i przeznaczenie ich na dokończenie budowy drogi w ulicy Topolowej i ulicy Ceramicznej od numeru 13E do ulicy Malinowej. Łączna kwota jest 873 738 zł. W 2019 50 tysięcy, w 20 523 738 i w 21 300 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez panią radną Iwonę Skotniczną? Za 10, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę o zapisanie wyników głosowania. I wniosek numer 8. Proszę pana radnego Sławomira Jałowca o przedstawienie. Składam wniosek o przesunięcie środków z rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pochulanka w kwocie 985 tysięcy i przeznaczenie tego w kwoty 65 tysięcy w roku 2019 na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ulicy Kozie Głoskiej od skrzyżowania w kierunku Żarek oraz kwoty 920 tysięcy w roku 2020 na utwardzenie dróg w ulicy Rymarskiej, Górniczej oraz Murarskiej. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez pana radnego Sławomira Jałowca? Za 10 głosów, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Proszę o zapisanie wyników głosowania. Przechodzimy na górę.
nie, wiesz sobie. Czy, ja rozumiem, że lista wniosków została wyczerpana, czyż, bo, a moje pytanie jest, że z komisji był jeszcze wniosek. On się co prawda pokrywał, czy, no, to, czy pani radna przypomni wniosek z komisji, byśmy go... Ale tam. Tak? To był wniosek komisji, przegłosowany na komisji. Właśnie, przewodniczący komisji może przedstawić. Ja mogę jeszcze raz. To był wniosek, który ja czytałem, tylko tam prosiłbym panią radną o doprecyzowanie i czytałem o opinię pana burmistrza też, znaczy wyjaśnienie. Składam wniosek o wprowadzenie do budżetu na rok 2019 zadania budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlast. Proponuję przesunąć środki finansowe z zadania budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu Jana Pawła II 50 tysięcy z roku 2019 i 150 tysięcy z roku 2020. To znaczy, pani radna, tutaj są dwie rzeczy. Bo jedną pani chyba, jak dobrze rozumiem, przeczytała do WPF-u, a drugą do budżetu. Czy ja dobrze rozumiem? Tak. A głosujemy nad WPF-em. No to jak najbardziej jest to odpowiednie do WPF-u w tym momencie. Tak. Szanowni Państwo, wniosek komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. W punkcie drugim komisja wnioskowała o przesunięcie środków w wysokości 150 tysięcy z zadania budowa chodnika, o środków z zadania budowa chodnika na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu Jana Pawła II z 2020 roku na uruchomienie projektu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlas, opracowanie dokumentacji projektowej. Przegłosować ten wniosek, który państwo, bo ja czytam teraz z Komisji Rolnictwa wniosek. Ja tylko chciałem, żeby doprecyzować, czy te 150 tysięcy jest rozpisane na, bo jest tylko z 2020 roku, tylko rozumiem, że zdejmujemy, tak, pani radna? Dobrze, może tak. Panie skarbnik, czy panią ta definicja zadowala, sformułowania tego? Ja może podejdę i pani przedstawię wniosek.
Ale bardzo proszę o mikrofon i wyjaśnić. Proszę Państwa, skoro wniosek wskazuje wydatek w roku 2020, to znaczy, że zadanie jest wieloletnie, obejmuje rok 2019 i 2020. W związku z tym powinna być zmiana w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli zadanie jest tylko w roku 2019, nie ma miejsca wieloletniej prognozie realizowane, to nie ma wtedy miejsca w wieloletniej prognozie finansowej. Ono jest jednoroczne. Ale my właśnie nad WPF-em pracujemy, tylko jak chciałem zapytać Pan Skarbnik, czy zadowala ją sformułowanie. Nie, musi być rozbita. Kwota musi być rozbita na rok 2019 i 2020. A sama treść, proszę, może zostać w wniosku. Ja jeszcze raz zapytam, Pani Elu, ja mogę... Ale Pani Radna, czyli Pani wniosek głosujemy z 50 i 150 tysięcy. Tak, 2019 50 tysięcy i 2020 150 tysięcy. Okej, dzięki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Panią Radną Doroszuk? Informuję, że głosów za 10, przeciw 10. Wniosek nie uzyskał większości. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Wnioski do projektu zostały odrzucone, znaczy nieprzyjęte. Projekt uchwały był już czytany. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych? Proszę. WPF głosujemy, Pani Radna. Przyjmujemy, bo nie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków na lata 2019-2031? Za 10, przeciw 10. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. W zaistniałej sytuacji mamy nieprzegłosowaną uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. Prosimy, nie wiem, 20-minutową przerwę. Pani Skarbnik musi zadzwonić do Regionalnej Izby Obrachunkowej, co w takiej sytuacji. No, żebyśmy odpowiedzieli na Państwa pytania dotyczące prowizorium budżetowego i jakie działania, co nam wolno, co nie. Chcę też Państwu powiedzieć, że my tak dobrze do tej pory udało nam się gospodarować, że dzisiaj jest 27 grudnia i my dzisiaj chcemy podjąć decyzję i podpisać umowę o zaciągnięciu kredytu. Była mowa o 7 milionach złotych. Ja wstrzymałem się z tą decyzją do czasu głosowania Państwa i tak mówiąc szczerze, nie wiem, czy podpisywać dokumenty, czy zaciągać jakiekolwiek zobowiązanie. Natomiast z jednej strony byłaby to nieodpowiedzialność wobec ciągłości spraw gminy, choćby nawet wypłaty wynagrodzeń w miesiącu styczniu, które zaraz w początkowych dniach w dużych kwotach idą. I te środki z kredytu będą nam niezwykle na to potrzebne. Inną przyczynę, mówiąc o fotowoltaice, też Państwu wspomniałem. Natomiast co do kwoty, nie wiem, jak się zachować, więc prosimy o 20 minut przerwy.
Przychylam się do prośby pana burmistrza. 20 minut, ogłaszam 20 minut przerwy.
Skarbnik o przedstawienie stanowiska RIO. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przeprowadziłam rozmowę z moim kolegiantem i pragnę poinformować, że jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to ta, która obowiązuje w tym roku, nadal pomimo niepodjęcia tej nowej, będzie obowiązywała w roku 2019. Z tym, że jeżeli nie zostanie podjęta uchwała budżetowa, nie ma spójności pomiędzy uchwałą budżetową a wieloletnią prognozą, która w tej chwili obowiązuje. W związku z tym przy uchwaleniu budżetu na rok 2019 należałoby dostosować uchwałę też w roku 2019 w styczniu. Jeżeli powiem już całą procedurę, jak wygląda nieuchwalenie budżetu. Jeżeli nie uchwalimy dzisiaj budżetu, to ostateczny termin upływa z dniem 31 stycznia następnego roku. I wtedy od 1 stycznia burmistrz i wszyscy pracownicy urzędu i podległych jednostek pracują na podstawie prowizorium. Z tym, że burmistrz nie ma uprawnień wpisanych w projekcie uchwały budżetowej. Jeżeli do 31 stycznia 2019 roku nie zostanie podjęta uchwała budżetowa, to od lutym do końca lutego Regionalna Izba Obrachunkowa taki projekt nam opracowywuje. Czyli przez 2 miesiące praktycznie burmistrz pracuje na prowizorium, bez uprawnień wynikających z uchwały budżetowej. Tak to wygląda. Dziękuję. Ja rozumiem, że burmistrz nie może zaciągać żadnych zobowiązań w tym czasie, tak? To znaczy burmistrz będzie zaciągał zobowiązania wynikające, związane z ciągłością gminy, bo takie ma uprawnienia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej. Takie podstawowe po prostu będzie realizował zadania, które związane są z bieżącą działalnością. Natomiast jeżeli chodzi już o zaciąganie zobowiązań, które powiązane są z wieloletnią prognozą, a są niespójne, wtedy nie będzie mógł zaciągać zobowiązań. Bo tam są limity. Nie może nic przekroczyć. Nie ma takich uprawnień. Dziękuję za wyjaśnienie. Już. Ale proszę panie radny, to wcisnąć tam na tablicę. Proszę panie radny. Ja chciałem się zapytać, jak budżet zostanie nieuchwalony, bo nie wiem dosłownie ostatnie te przepisy, bo 3 miesiące jak był, że budżet został nieuchwalony, to rozwiązanie rady było rozwiązanie rady. Do ostatniego, do końca marca. 3 miesiące. To jest rozwiązanie rady. Proszę. Czyli zmiana jest, bo było 3 miesiące i rozwiązanie rady. Teraz mogę tak zabrać głos. Ja naprawdę proszę o przemyślenie naszych wniosków. Jest jeszcze możliwość, aby nad nimi siąść. My nie chcemy dotyku Jury całkowicie zamykać. Uważamy,
uważamy, że na razie Myszków na to nie stać. Możemy tą inwestycję przesunąć o kilka lat później, a wziąć pod uwagę najważniejsze priorytety w mieście. Są ważniejsze sprawy. Jeszcze raz powtórzę, że jest możliwość zamiast brać kredyt w banku, wziąć pożyczkę z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. Tam jest 45% do umorzenia. I to jest, i wydaje mi się, że to jest poważniejsza sprawa niż tak samo jeśli chodzi o sprawę tężni. Częstochowie niedawno otworzyli tężnię, po raz pierwszy w Częstochowie, która kosztuje 200 tysięcy złotych. Dlaczego Myszków chce tężnię za 800 tysięcy złotych? To są rzeczy, na które my tutaj się nie godzimy, tak? Uważam, że Myszków nie stać na takie drogie inwestycje. Może być tężnia za 200 tysięcy, może być finansowana z Unii Europejskiej, tak? Z innych programów unijnych. Jeżeli chodzi, nie widzę sensu upierać się przy kąpielisku o głębokości 10 centymetrów, prawda? Jeżeli ma być ten basen dochodowy, mamy do niego nie dokładać, to trzeba przynajmniej zmienić projekt, zmienić założenie, żeby to nie było tylko pluskawisko, dosłownie pluskawisko o głębokości 10 do 20 cm, drugi basen jest 50 do 150, żeby to było kąpielisko. Kąpielisko, czyli taki basen, gdzie ludzie mogą przyjechać i się wykąpać, popływać. Bo tego, z tego co wiem, nie było żadnej koncepcji wcześniejszej, nie było rozmów z mieszkańcami. To jest temat do przemyślenia. Można upierać się, trzymać się swojego, a można wziąć pod uwagę wnioski 10 radnych, wziąć to pod uwagę, wziąć głosy mieszkańców. Był budżet obywatelski. Zobaczcie, tam na kilkanaście projektów, wszystkie były o drogi, o chodniki, o straż pożarną. Ludzie chcą się czuć bezpiecznie, ludzie chcą żyć w mieście, gdzie auto można uszkodzić na jakiejś drodze dojazdowej, prawda? Uważamy, że warto te środki przenieść. My nie chcemy na złość zrobić budżetowi, tak? To wszystko. Dziękuję. Proszę pani radna. Szanowni państwo, szanowni państwo radni, ja naprawdę apeluję o zdrowy rozsądek przy tym głosowaniu. To, co tutaj dzisiaj ma miejsce i sposób procedowania uchwały budżetowej i 1001 wniosków, które się pojawiają i nawet brak konsekwencji w tych wnioskach. Pan radny wnioskował o zdjęcie funduszy z dotyku Jury, bo basen nie jest potrzebny, kiedy teraz mówi, że przydałby się tylko może w innej formie. To może będzie jeszcze czas, szanowny panie radny, żeby przedyskutować, może formę zmienić, może coś innego. Natomiast nie zamrażajcie państwo realizacji inwestycji, nad którą poprzednia 8 lat temu i 4 lata temu Rada pracowała. Naprawdę tych inwestycji jest cały wór. My mamy duże inwestycje, kilkumilionowe inwestycje przed sobą. Ja apeluję do pana radnego, który ubiegał się o mandat burmistrza miasta. Bardzo proszę państwa o odpowiedzialność przy podejmowaniu tej decyzji. Pani radna, która zabiegała o realizację inwestycji, która ma możliwość użyć światło dzienne teraz, ale potrzeba przesunięcia tam blisko 2 milionów złotych. Ulica na Męduszu, Strugi, ulica Siewierska, nie rada. Szanowni państwo, to są inwestycje, do których my się przygotowywaliśmy przez 4 lata. Ja jeszcze raz apeluję o zdrowy rozsądek. Na złość mamie nie odmroźmy sobie uszów, bo nie ma takiej potrzeby zatrzymywać gminę Myszków w realizacji inwestycji, ponieważ te inwestycje są realizowane z roku na rok. Mieliśmy slajdy, mieliśmy wykresy i wiemy, na jakim poziomie te inwestycje każdego roku wzrastają. Dziękuję. Dziękuję. Czy to nie jest symboliczne, gdzie w mieście, gdzie 2,5 tysiąca mieszkańców nie ma wody, inwestuje się w tężnię i pluskawisko,
nie wiem, na przekór tego wszystkiemu. Proszę o przemyślenie tej decyzji i nie upieranie się. Jeszcze raz powtarzam, żadne inwestycje drogowe my tutaj nie chcemy zatrzymać. Dotyku Jury też nie chcemy zatrzymać. Uważamy, że na to można wziąć fundusze unijne, które będą, że tak powiem, do wzięcia. Natomiast proszę wziąć pod uwagę najważniejsze potrzeby w mieście. Wodociągi i kanalizacje. Tutaj w Myszkowie na dzielnicy Podlas czuć w powietrzu urlatujące się szambo. O tym ludzie myślą. Ludzie myślą o tym, jak przejść przez drogę, która jest cała zalana wodą. A tutaj taka symbolika, tak, że Myszków żyje w kałużach i buduje kolejną dużą kałużę na dotyku Jury. No tak to można nazwać. Dziękuję. Proszę. Ja tylko dlatego, że zostałem wywołany prawie że z imienia, ale rozumiem, że mnie dotyczyła ta wypowiedź. Chciałem powiedzieć, koleżanko radna, że troszeczkę się zagalopowałaś po raz kolejny, bo my jesteśmy radnymi wybranymi w sposób demokratyczny przez mieszkańców i nie będziesz nas strofowała i nie będziesz nas tutaj od dzieci porównywała do dzieci, które na złość mamie odmrożą sobie uszy. Takie rzeczy, to bardzo proszę, ale może kto inny sobie na to pozwoli, ale na pewno nie my. Dlatego bardzo bym prosił o pohamowanie emocji. Dziękuję. Szanowny panie radny, ani nie strofowałam, ani nie nazwałam nikogo z państwa radnych dziećmi. Apelowałam o zdrowy rozsądek. To są moje słowa, więc bardzo proszę ich nie przeinaczać. Jeszcze na dwie sekundy chciałam wrócić do słów pana radnego Załęckiego. To, szanowny panie radny, potrzeba budowy kanali, w ogóle wodociągu w naszym mieście nie jest nam obca. My przez 4 lata zastanawialiśmy się, w jaki sposób zapewnić ludziom dostęp do wody. I generalnie 3 kroki poczynione zostały. Po pierwsze, pan prezes wodociągów został zobowiązany do tego, żeby wskazywać każdego roku obszar, gdzie nowy wodociąg powstanie. Po drugie, takie środki zostały zabezpieczone w budżecie na ulice, które były już na tej sesji dzisiaj wymieniane. I po trzecie, taką możliwość, jest jeszcze trzecia z możliwości, z której no, najmniej może korzystna dla mieszkańców na daną chwilę, ponieważ to mieszkańcy mogą najpierw sfinansować budowę wodociągu, a potem mają to oddane jakby w wodzie. Natomiast te koszty były zabukowane na pewnym poziomie. Na jednej z komisji uzgodniliśmy z prezesem, żeby te koszty, jeżeli mieszkańcy zgodzą się sfinansować budowę, były oddane do rzeczywistych nakładów. Więc 3 kroki poczyniliśmy już. Więc to też nie jest tak, że pojawiła się nowa rada i nagle nikt o tym nie myślał, a w tej chwili porusza się temat, którym nikt inny wcześniej się nie zajmował. To się dzieje, panie radny, tylko my musimy rozwijać się sukcesywnie. Nie, koniec dyskusji, szanowni państwo, tak możemy jeden do drugiego i możemy sobie w dwójkę do 20 mówić. Ja coś do państwa. Chciałbym tylko sprostować jedną rzecz. Głosu udziela przewodniczący. Zakończyłem dyskusję w tym punkcie. Może niepotrzebnie ją wywołałem. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok. Proszę przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 239, artykułu 242, artykułu 264 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 130 493 525 zł, w tym dochody bieżące 119 209 444 zł, dochody majątkowe 10 500
584 081 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf numer 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 146 472 323 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113 113 823 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 76 887 543 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 940 890 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 946 653 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 miliony 6 716 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 milionów 646 664 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustępu 1 punkt 2 i 3 620 2900 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego 950 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer 2.1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 358 500 zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 30 946 500 zł zgodnie z załącznikiem 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 164 256 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 694 208 zł. Zakupy inwestycyjne w kwocie 480 000 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 782 tysiące zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1 zł. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wnętrza MDK 150 tysięcy zł. Paragraf trzeci. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 978 798 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 13 992 272 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 1 986 526 zł. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 978 798 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 miliony zgodnie z załącznikiem numer 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 milionów, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 992 272 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 milionów. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 milionów zł. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 992 272 zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 milionów zł. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w kwocie 380 tysięcy zł, celową w kwocie 320 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 6. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 tysięcy zł oraz wydatki z budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 110 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 42 tysięcy zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 615 343 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf nr 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegają zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 10. Zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf nr 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf nr 10. Upoważnia się burmistrza miasta Myszkowa do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działów związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Paragraf nr 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się burmistrza miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf nr 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonywanie wydatków tego roku. Uzyskane zwroty z wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję. Projekt budżetu przesłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Wpłynęły do nas dwie opinie RIO. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie tych opinii. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykuł 19 ustęp 1 i 2, artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 561, siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego tutejszej Izbie przez burmistrza miasta Myszkowa projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik to jest Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający ustalił, co następuje. Punkt pierwszy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody budżetu w wysokości 130 493 525 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 119 909 444 zł. Wydatki budżetu w wysokości 146 472 323 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 113 113 823 zł. Punkt drugi. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 6 795 1621 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Punkt trzeci. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano kredyty w wysokości 13 992 272 zł oraz wolne środki w kwocie 1 986 526 zł. Punkt czwarty. Kwoty zaplanowanych rezerw ogólnej celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ustęp 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w artykule 26 ustęp 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1401. Punkt piąty. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Punkt szósty. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. Skład orzekający zwraca uwagę na następujące uchybienie. W załączniku nr 2 projektu budżetu pod tytułem Wydatki budżetowe na 2019 rok w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 wykazano wydatek z tytułu dotacji w kwocie 57 500, natomiast w załączniku nr 9 planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2019 roku ujęto dotację dla starostwa powiatowego w wysokości 13 500 zł według wyżej wymienionej klasyfikacji budżetowej. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pomimo uchybienia, projekt zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały burmistrzowi miasta Myszkowa przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia. Przewodnicząca siódmego składu orzekającego Sylwia Hanna Nowakowska. Uchwała nr 4200 łamane przez 7 rzymskie łamane przez 243 łamane przez 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Myszkowa. Na podstawie artykułu 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z 2017 roku z pozycja 2077 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 19 ustęp 1 i 2, artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 561, siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 15 978 798 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Myszkowa. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej miasta Myszkowa na 2019 rok przedstawionym przez burmistrza Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dochody zaplanowano w łącznej wysokości 130 493 525 zł, a wydatki ogółem w wysokości 146 472 323 zł. Deficyt ustalony jako różnica
pomiędzy prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami wynieść ma 15 978 798 zł. Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano kredyty w wysokości 13 992 272 zł, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 986 526 zł. Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2019-2031 stanowiącej element projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że miasto zaciągnie w 2019 roku kredyty w wysokości 13 992 272 zł, mające służyć do pokrycia deficytu spełnia przy przyjętych założeniach planistycznych relacje, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami. Na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej za trzy kwartały 2018 roku skład orzekający stwierdza, że miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładaną w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wysokością wolnych środków. Wobec dokonanych ustaleń zdanie składu orzekającego miasto ma aktualnie możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu na rok 2019. Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niewskazanych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodu w roku 2018 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa miasta może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak na wstępie. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przewodnicząca siódmego składu orzekającego Sylwia Hanna Nowakowska. Dziękuję. Dziękuję. Projekt budżetu wszyscy radni otrzymali. Projekt budżetu omawiały i opiniowały Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej oraz Komisja Rewizyjna. Wszystkie wyżej wymienione komisje zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie, kierując swoje opinie do Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji omawiała, lecz nie zaopiniowała projektu budżetu. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju skierowała do Burmistrza Miasta następującą opinię. Po omówieniu na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 13 grudnia 2018 roku projektu budżetu na 2019 rok, zapoznaniu się z opiniami do projektu budżetu wszystkich stałych Komisji Rady Miasta, Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. W głosowaniu brało udział 11 radnych, 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 4 głosy przeciw. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek do budżetu na 2019 rok. To jest wniosek, który już Państwu przedstawiałem, przeczytam go jeszcze raz. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do budżetu na rok 2019 zadania budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podlas, opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Jana Pawła II Prusa wraz z ulicami przyległymi. Komisja wnioskuje o przesunięcie na ten cel środków finansowych z zadania budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu Jana Pawła II w wysokości 50 tysięcy złotych. Czy pan burmistrz chciałby jeszcze odnieść się, zabrać głos? Otwieram dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w imieniu Klubu Radnych Lewica chciałem powiedzieć tak. Przygotowaliśmy do projektu uchwały budżetowej również poprawki.
które jakby są konsekwencją zgłaszanych poprawek do WPF-u, ale również poprawki, które dotyczą wyłącznie roku budżetowego 2019. Jednakże w związku z faktem, że nasze poprawki do WPF-u nie uzyskały wymaganej większości głosów i arytmetyka sali jasno wskazuje na to, że jeżeli złożymy te poprawki, to one też nie przejdą. Poza tym większość z nich musiałaby działać w pakiecie z WPF-em. Dlatego na dzisiejszej sesji, żeby nie zabierać niepotrzebnie czasu, rezygnujemy z wprowadzania poprawek. Ale oświadczam jednocześnie w imieniu klubu, że budżetu w takim kształcie, jak został przedstawiony, nie poprzemy. Dziękuję. Dziękuję. W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości, w wyniku tego, że nasze wszystkie zgłoszone uwagi do wieloletniej prognozy inwestycyjnej nie zostały zaakceptowane przez Radę Miasta w Myszkowie, w związku z tym nie wprowadzamy żadnych poprawek do budżetu miasta Myszkowa i radni Prawa i Sprawiedliwości będą przeciwni budżetowi miasta Myszkowa. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały budżetowej? Informuję, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 10 głosów za, 10 głosów przeciw. Proszę o zapisanie wyników głosowania. I bardzo proszę o interpretację, bo nie ma większości. Czyli nie został przyjęty, rozumiem. Na tej samej zasadzie budżet nie został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta. Opinia komisji jest pozytywna. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 212 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta uchwala. Paragraf 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2018 rok zgodnie z poniższą klasyfikacją. Dział 758. Zwiększenie 96 462 tysiące, dochody bieżące 301 862, przepraszam, jak tą tabelę czytać? Wierszami czy... Wierszami. 801 dział.
oświata i wychowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 oraz ustęp 3 punkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 programu Erasmus+, zwiększenie o 205 400 zł. Paragraf drugi. Dokonać zmian w planie wydatków na 2018 rok zgodnie z poniższą klasyfikacją. Dział 801. Wydatki na oświatę i wychowanie. Zwiększenie o 301 862 zł. I tu rozdział 80.101. Szkoły podstawowe. Wydatki bieżące 301 862 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 462 zł, wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 205 400 zł. Paragraf 4. Dokonać zmian w załączniku nr 11 plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków z nimi finansowanych na 2018 rok do uchwały budżetowej na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2017 poprzez zwiększenie dochodu o kwotę 15 500 zł. W dziale oświata i wychowanie o kwotę 15 500 zł, w tym szkoły podstawowe 500 zł, będą to wpłaty z różnych dochodów 500 zł, szkoła podstawowa numer 5 500 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 15 000 zł, wpływy z usług 15 tysięcy zł, dotyczy to szkoły podstawowej numer 6. Zwiększenie wydatków o kwotę 15 500 zł w oświacie i wychowaniu. Dotyczy to szkół podstawowych na zakup materiałów i wyposażenia w ilości 500 zł i na stołówki szkolne i przedszkolne 15 tysięcy zł na zakup środków żywności w szkole podstawowej numer 6. Paragraf 5. W związku ze zmianami w budżecie przyjąć skorygowane załączniki, które stanowią integralną część do niniejszej uchwały. Numer 3. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok. Numer 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. I numer 11. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo proszę o przeczytanie paragrafu trzeciego. Tak, wracam do paragrafu trzeciego. Deficyt budżetu wynosi 17 090 269 zł. Planuje się go pokryć środkami z kredytu w kwocie 11 706 469 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 383 800 zł. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie jeszcze raz przez Państwa radnych. Tak? Wszyscy.
Informuję, że za było 20 głosów, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał, czyli projekt został przyjęty jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta. Opinia komisji jest pozytywna. W związku z autopoprawką proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, chciałem zgłosić następujące autopoprawki. Może zacznę od spraw związanych z inwestycjami. Otóż tak, ponieważ w końcówce miesiąca grudnia, 21 grudnia, przyjęliśmy i odebraliśmy część prac, a mianowicie budowę odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej ulica Królowej Jadwigi w Myszkowie, jak i również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulicy Dobrej. W punkcie 8 dla budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego oraz odebraliśmy, mamy wykonaną aktualizację ewidencji obiektów mostowych w gminie Myszków. W związku z powyższym zrealizowaliśmy już płatności i autopoprawka polega na tym, by, że tak powiem, z tych pozycji z niewygasów je usunąć. Natomiast jeżeli chodzi o wydział związany z projektami, to w dniu 14 grudnia dokonaliśmy części odbioru dokumentacji przygotowanej przez Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej dotyczącej budowy klastra energetycznego i z powodu nieukonstytuowania się pełnego składu założycielskiego klastra wykonawca nie miał możliwości przeprowadzenia analiz. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia terminu odbioru częściowego robót dla klastra na początek lutego. Planowane jest 2 lutego 2019 roku. W zakresie projektu związanego z fotowoltaiką, z uwagi na to, że mamy mały postęp prac, z uwagi na złą jakość pracy ekip montujących, umowę, którą zawarliśmy, jesteśmy zmuszeni przenieść zobowiązania wynikające z tej umowy na rok 2019. Podobnie również kwestia dotycząca nadzoru. I dla projektu solarnego wykonawca rozpoczął instalację, natomiast ta instalacja, dwadzieścia kilka instalacji wykonanych teraz w miesiącu grudniu, nie zostało formalnie technicznie odebranych. W związku z powyższym dopiero po 27 grudnia, czyli po dniu dzisiejszym, będziemy mogli dopiero dokonywać płatności. W związku z powyższym też wnoszę tutaj autopoprawkę polegającą na tym, by przesunąć to na rok przyszły. Tyle, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące tych pozycji, które państwo macie wykazane w załączniku do uchwały. Dziękuję. Proszę o przedstawienie. Było? Czy są pytania jeszcze do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Informuję, że 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się. Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. Proszę o zapisanie
wyników głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały nie zaopiniowała żadna komisja. Proszę o zgłaszanie radnych kandydatów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Proszę pani radna. Zgłaszam kandydaturę pani Elżbiety Doroszuk. Czy pani radna wyraża zgodę? Zgłaszam kandydaturę pana radnego przewodniczącego Rady Miasta Myszkowa, pana Jerzego Woszczyka. Wyrażam zgodę. Czy jeszcze są jacyś kandydaci? Czy pani Iwona ponownie się zgłosiła, czy mi się nie wyświetla dalej? Każdą kandydaturę musimy przegłosować, znaczy oddzielnie. Kto z państwa radnych jest za powołaniem pani Elżbiety Doroszuk do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie? Nie. Już. Za 10, przeciw 10. Nie, musimy podać drugą kandydaturę też. Kto z państwa radnych tak nie, jest za powołaniem pana Jerzego Woszczyka do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie? Za 10, przeciw 10. Informuję, że Rada nie wybrała przedstawiciela do Rady Społecznej w Myszkowie, czy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. W związku z powyższym chyba jest bezcelowe czytanie projektu uchwały, czy pani mecenas? Nie ma powołania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2019 rok. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Opinie komisji są pozytywne. Proszę o przedstawienie projektu uchwały.
projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Rada Miasta uchwala. Uchwala się, paragraf pierwszy, uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonywanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Myszkowa. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Myszkowa na 2019 rok. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Opinie komisji są pozytywne. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Myszkowa na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5 ust. 1 i artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Rada Miasta uchwala. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Myszkowa na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Myszkowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnym jest za przyjęciem projektu uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej oraz Komisja Rewizyjna. Opinie komisji są pozytywne. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjąć do realizacji plany pracy Komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok, które stanowią załącznik od numeru 1 do numeru 5 niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym Komisji Rady Miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Projekt uchwały opiniowały Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. Opinie komisji są pozytywne. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustalić przedmiot działania stałych komisji Rady Miasta. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta. Opiniowanie budżetu gminy wraz z załącznikami i wieloletnią prognozą finansową oraz sprawozdań z wykonania budżetu. Ocena gospodarki finansowej gminy oraz jednostek organizacyjnych. Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami oraz wieloletniej prognozy finansowej. Opiniowanie realizacji zadań spółek gminnych w zakresie gospodarki finansowej. Ocena gospodarki mieniem komunalnym, komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokalny transport zbiorowy, inwestycje miejskie, wodociągi, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, utrzymywanie targowisk i hal targowych, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymywanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, sprawy rzemiosła i drobnej wytwórczości, sprawy małych i średnich przedsiębiorstw, handel i usługi, promocja rozwoju przedsiębiorczości w mieście, stosowanie preferencji dla rozwoju jednostek gospodarczych, inicjowanie przedsięwzięć dla rozwoju podmiotów gospodarczych, opiniowanie projektów uchwał. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków. Inspirowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych, to jest miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw na rzecz rozszerzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej poprzez na przykład świetlice środowiskowe, jak również rozszerzenie działalności szkół poprzez działalność pozalekcyjną zmierzającą do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, tworzenie boisk osiedlowych, zielonych sal gimnastycznych i tym podobne. Inicjowanie i kontrola przedsięwzięć w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Myszkowa, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki i zapobiegania patologii społecznej dzieci i młodzieży, opiniowanie projektów uchwał. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, ochrona zdrowia, pomocy społecznej i sprawy socjalne, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, pomoc dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodziny, ocena zabezpieczenia szczególnej opieki socjalnej, medycznej i prawnej kobiet w ciąży, działalność gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opiniowanie projektów uchwał. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. Utrzymanie porządku publicznego, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeństwo gazowe w mieście, utrzymanie czystości porządku w mieście, utrzymanie zieleni miejskiej, ochrona środowiska w zakresie czystości powietrza, wód i gleb, sprawy związane z leśnictwem i rolnictwem w gminie, sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków, opiniowanie projektów uchwał. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 4/24/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działań stałych komisji Rady Miasta. Punkt drugi. Traci moc uchwała nr 2/4/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczb i rodzajów stałych komisji Rady Miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę o zgłaszanie wniosków lub oświadczeń. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców chciałam bardzo prosić o zabezpieczenie fragmentu drogi, w zasadzie pobocza
w zasadzie rowu przy ulicy Królowej Jadwigi, tam mniej więcej przy posesji z 44, to jest przy rozwidleniu drogi w ulicy Chopina. Tam jest bardzo głęboki rów i to szczególnie w okresie zimowym staje się niebezpieczne, ponieważ ta droga, jakiekolwiek zwężenie już powoduje, że dochodzi tam do kolizji, a jak śnieg zastawi ten głęboki rów, to bywa, że po prostu auta do tego rowu wpadają. Bardzo bym prosiła jakoś rozwiązanie tego problemu mieszkańców. Dziękuję. Ja mam też taką prośbę, bo w budżecie miasta na 2019 i 2020 jest 300 tysięcy na budowę wodociągów. Ale chodzi mi o jedną rzecz. Mam uwagę do tego, ponieważ na Komisji Finansów prosiłem, zadałem pytanie, o co dokładnie chodzi, tylko wyjaśnię. Nie dostałem informacji, byłem w wodociągach, też nie dostałem, nikt w wodociągach nie wiedział, co ma być robione. Chodzi mi o taką informację, że warto, aby jeśli jest jakiś projekt budżetu, było zapisane konkretnie, na jakie on dzielnice, jaką ulicę, ogólnikowe hasło, no nie jest do końca w porządku, tak? Wydaje mi się, że powinno być to bardziej opisane. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, mam taką prośbę. Dla przykładu, był teraz organizowany przetarg na usunięcie rozlewiska na ulicy Nadrzecznej. Miasto wyceniło to na kwotę 30 tysięcy złotych. To jest tam montaż jednej studzienki. I zgłosiły się dwie firmy. Jedna na bodajże 70 tysięcy, druga firma na 180 tysięcy. I czy jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że firmy tam zawyżają kwotę o 5 razy, 10 razy, czy można takie tematy rozważać na komisjach finansów? Żeby Rada też brała udział w orzeczeniu, czy która firma ma... Ja wiem, ale chodzi o dyskusję. To podlega, panie radny, władzy wykonawczej, nie uchwałodawczej. Szanowni Państwo, ja Wam pokażę, mam zaszczyt odczytać list gratulacyjny dla mnie i na ręce Państwa Radnych. Jak można żyć ponad podziałami? List gratulacyjny wpłynął na moje ręce od Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mariusza Trepki. Chciałem go odczytać. Szanowny Panie Przewodniczący, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Myszków. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym miasta Myszków. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra małej ojczyzny. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będą zawsze nadrzędnym celem Pańskiej i radnych pracy, a zaufanie, którym zostali Państwo obdarzeni, dodaje odwagi i wytrwałości, wypełniają tak zobowiązującej misji oraz motywuje do aktywnej pracy i podejmowania najtrudniejszych nawet zamierzeń. Życzę również, by nadchodzący czas był dla Państwa oraz całej lokalnej społeczności okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotkały przyjazne środowisko dla ich wypełnienia. Życzę Panu i Radnym pełnej realizacji podjętych zobowiązań. Razem z gratulacjami i życzeniami proszę przyjąć deklarację współpracy we wszystkich sprawach ważnych dla miasta Myszków i jego
mieszkańców. Z wyrazami szacunku podpisał pan poseł Mariusz Trepka. Bardzo proszę państwa, jestem dumny ze stanowiska pana posła i myślę, że ta współpraca we wszystkich ważnych sprawach dla miasta Myszków, jego mieszkańców będzie łączyć i owocować dobrą pracą. To ma jeszcze ktoś się zgłosił? Przechodzimy do punktu zamknięcia obrad sesji. Szanowni państwo, miałem w tym punkcie poinformować, kiedy będzie następna sesja. Ja dzisiaj uzgodniłem z przewodniczącymi klubów plan pracy Rady, bo taki powinniśmy w ciągu 3 miesięcy od podjęcia kadencji przygotować i na najbliższej sesji będzie. Nie ukrywam, że najbliższa sesja Rady Miasta, zwyczajna oczywiście, była planowana na 7 lutego, ale przepraszam. W związku z powyższym, no na pewno będziemy musieli jeszcze sesję odnośnie WPF-u i budżetu, może jeszcze coś wyjdzie, nie wiem, przeprowadzić wcześniej. Ja pozwolę sobie po konsultacji z przewodniczącymi klubów poinformować z odpowiednim oczywiście wyprzedzeniem radnych, mieszkańców, gości. Niemniej jednak z tego miejsca chciałem z imieniu swoim i myślę, że oczywiście szanownych koleżanek i kolegów radnych złożyć mieszkańcom Myszkowa życzenia noworoczne. Proszę przyjąć od nas wszystkiego dobrego na nowy rok, oby był lepszy niż ten, i spełnienia dla wszystkich państwa marzeń. Dziękuję. Niniejszym zamykam obrady drugiej sesji Rady Miasta w Myszkowie.